Stadion Miejski w Bielsku-Białej, 26 dzień września 2020 roku. Zapraszamy na 10. kolejkę trzeciej ligi grupy trzeciej. Spotkanie, rekord Bielsko-Biała, Ruch Chorzów. Taka trudna pozycja może do bezpośredniego... Trochę za blisko, zobaczmy. Janoszka zatrzymana. Ta piłka, jeszcze jedno uderzenie. 25 minut niemal tego spotkania za nami. Ruch bez tak naprawdę dogodnej sytuacji oprócz tej pierwszej. Może teraz Janoszka. Janoszka zagranie jest na 11 metr i co? Rykoszet, ależ bronią teraz rekordziści. To była właśnie najlepsza sytuacja. Wywołałeś tą sytuację. Bardzo, bardzo ładne rozegranie, szybkie piłki. No i teraz zobaczmy, jest dobry przechwyt, rusza Guzdek, jest szybszy, widać, że dobry ruch tego napastnika, ale gdzie są pozostali gracze rekordu? Świetnie, Guzdek, zagranie, uwaga, będzie szansa, jeszcze nie koniec i co, piłka przeniesiona nad poprzeczką. Wyekspediuje fault, no jeszcze chciał za wszelką cenę utrzymać w boisku, no i brawo, udało się to doświadczonemu zawodnikowi rekordu, rusza bokiem Guzdek, no naprawdę ten zawodnik może się dzisiaj podobać, trójką ruszają gracze rekordu, zobaczmy, jesteśmy już w polu karnym, lewa noga, gol, nie ma bramki, ależ to była sytuacja Sobika i o wielkim szczęściu mogą mówić gracze niebieskich. Zagranie w pole karne. Dobra interwencja Bieleckiego. Jeszcze szansa, gol! 1-0, a więc ten najbardziej doświadczony Dariusz Rudzki daje prowadzenie rekordowi. Niespodzianka na Stadionie Miejskim w Bielsku. Doświadczenie, więc też często potrafią przeczytać grę i oni na pewno dzisiaj się dobrze czują w tej taktyce rekordu. Teraz Mączka ma szczęście, że tak fatalnie zachował się w tej sytuacji Duchowski, bo nie można tak grać przez środek. A teraz Sobik w kolejnej dobrej sytuacji dla gospodarzy. Sobik już po ukarnym na prawą nogę. Sobik! Ach, tutaj gdyby tę piłkę, lot tej piłki przeciął jeszcze, żołna mogło być jeszcze groźniej. Mokrzycki. To jest dosyć daleko do bramki, ale dobre uderzenie, świetna interwencja bramkarza, jeszcze nie koniec. Myślę, że dobra sytuacja dla ruchu. Jest zagranie, dobre zagranie w pole karne, wyjaśniają jednak rekordziści. Znów będą mieli szansę ruszyć z kontrą. Jednak jeszcze ruch, Janoszka. Janoszka, udało się do Mokrzyckiego, Mokrzycki mocno, nie było rykoszetu. Rzadko. I właśnie Czaicki do boku. Sobik, ach, zabrakło troszkę, żeby puścić sobie tę piłkę i będzie szansa dla... niebieskich. Kwaśniewski do środka, teraz tu jest troszkę więcej miejsca. Sikora na lewą nogę, strzał i co? Ależ niewiele zabrakło, a byłoby 1-1. Foszmańczyk. Mokrzycki. Teraz ładne zgranie Janoszki. Rusza Sikora, zagranie na środek, jest szansa i jest gol! 1-1, ależ pechowa w tej sytuacji interwencja stopera. To, co ci mówiłem, rozmawiałem przed meczem, był tak bardzo niezadowolony z tego, że nie gra i no, daje argumenty trenerowi, żeby w następnym meczu zacząć od początku, a teraz szansa, gol! Nie! Jak ta piłka nie wpadła do bramki? Już mamy doliczony czas gry. Łukasz Janoszka z lewej strony. Janoszka, lewa noga, dośrodkowanie. Czy tam było zagranie ręką? Jest rzut karny dla chorzowskiego ruchu. Ależ pech Konrada Karety. Czyścił ile mógł, a tutaj w zasadzie pechowa sytuacja. Idzi gol, ale bardzo blisko był Szumera, nie mniej. Ruch prowadzi 2-1 i jest bardzo bliski wywiezienia 3 punktów ze Stadionu Miejskiego. Kończycie ten mecz porażką, pewnie niezadowolenie jest, ale w tej pierwszej połowie miałeś kilka dobrych wejść, kilka dobrych sytuacji. Powiedz, jak tobie się rywalizowało z zawodnikami, którzy, no, nie da się ukryć, będą walczyli o awans do drugiej ligi. Jest to dla mnie na pewno świetne doświadczenie zagrać z Ruchem Chorzów jeszcze na tak pięknym stadionie. Zdarzyło mi się to dopiero pierwszy raz i mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej. Właśnie powiedz, czy ta atmosfera, otoczka tego spotkania, doping kibiców, światła, wielki stadion deprymowało przed meczem, czy wręcz mobilizowało cię, czy zupełnie o tym nie myślałeś? Starałem się o tym nie myśleć, ale można powiedzieć, że mobilizowało mnie to, żeby uciszyć kibiców. Z bramką na przykład. Bramki nie było, ale była dobra gra i powiedz, no, w tym momencie, kiedy prowadziliście, dosyć długo prowadziliście, była wiara, że uda się ten wynik na pewno dowieść do końca. Pewnie, że była wiara. Zresztą od samego początku my chcemy wygrywać każdy mecz. Udało się strzelić na 1-0. Wykonywaliśmy założenia, które przedstawił nam trener, no i w ostatecznym rozrachunku niestety przegrywamy. Szkoda tego meczu. Szymon, wielkie święto, to na pewno w Bielsku, ale miało być radosne święto, na które zanosiło się przez dużą część tego spotkania, a jednak kończycie ten mecz przegrywając z Ruchem 1-2.
No tak, myślę, że w pierwszej połowie realizowaliśmy plan, który tutaj sobie nakreśliliśmy. Chcieliśmy się troszkę cofnąć, Ruch miał rozgrywać, my mieliśmy kontrować. Myślę, że ten plan się powiódł w 100%, bo dobrze kontrowaliśmy, stwarzaliśmy sytuację, no ale w drugiej połowie za bardzo daliśmy się zepchnąć. No właśnie, za głęboko chyba tak to wyglądało, przynajmniej z trybun cofnęliście się we własne pole karne i no, też Ruch miał sporo szczęścia przy tych bramkach, rzut karny i rykoszy. No tak, ale myślę, że tutaj stwarzali sobie sytuację, za mało utrzymywaliśmy się przy piłce i no i trzeba sobie niestety szczerze powiedzieć, że no, że to zwycięstwo chyba z przebiegu drugiej połowy się im należało. Co powiesz o samej sytuacji grania tutaj? Ty grałeś na tym stadionie także w barwach Podbeskidzia, w barwach rekordu też poprzedni mecz tutaj z Ruchem. Przyjemniej się gra właśnie na takim stadionie przy światłach i przy tak licznej grupie kibiców gości? Nie, no ja myślę, że po to się gra, po to się trenuje, żeby grać na takich stadionach, przy takiej publiczności, to jest stół piłki. Dzisiaj pewnie smutek, pewnie nerwy, bo mogło być znacznie lepiej, ale trzeba się pozbierać, myśleć o następnym spotkaniu. No dokładnie, tutaj nie ma co załamywać głów, trzeba patrzeć pozytywnie do przodu, wyciągnąć z tego spotkania wnioski, głowa do góry i już myślimy powoli o Gorzowie.